Dobra, siema. Słuchajcie, po update'cie z samego rana z samochodu film dalej się nie załadował. Nie wiem, co jest grane, nawet złożyłem ten film ponownie, szybko na telefonie, bo ostatni mi czas nie używam w ogóle komputera. Takiej wiecie, jak byłem na wycieczce, to cały czas używałem tego telefonu i było ok. Złożyłem następny, powinno być ok. Ale użyłem innej aplikacji, myślałem, że to jest problemem, a okazuje się, że to nie jest problemem, tylko po prostu nie wiem, co jest problemem, jak na tą chwilę. Cały czas tylko pokazuję uploading, krótkie filmiki, ładuję, z długim filmikiem ma problem, więc prawdopodobnie jest to jakaś wada YouTube'a, mam nadzieję, że szybko to rozwiążą. Jesteśmy już na robocie, z centralne nie cieknie. Wszystko wygląda super, zostaje mi tylko przełączenie gazu, aby też poszło to bliżej ściany i nie przeszkadzało tak jak teraz, bo tu nie wiem po co w ogóle ta rzeźba jest zrobiona tak naprawdę, więc wszystkie rurki pójdą równo i one na koniec zostaną zaboksowane, więc to wszystko pięknie zniknie. Rafał przyjechał, więc przynosi już plaster do góry, zacznie od tego pokoju tutaj, od sufitów i od tego małego pokoju. My w międzyczasie zrobimy sobie, co będziemy mogli zrobić tak naprawdę dzisiaj. Może tą podłogę zakryjemy, tego boksa zrobimy i tak dalej, i tak dalej. Pojadę po grzejniki na pewno, bo będzie na to czas. I nie będziemy mu tak naprawdę przeszkadzać. Jedynie co, to trzeba będzie szybko na przykład graty przenieść do pokoju, który już jest zrobiony. Możliwe, że rozejrzę się też za balustradą, ale to nie pośpieszam siebie. Zobaczymy, co się da zrobić. Także let's go. Jesteśmy w drodze do plastra. Dobra, słuchajcie, bo lecimy z czym? Z plastrem! Mamy Rafała na sajcie, a Rafał to jest mistrz od plastra. Zresztą sami widzicie, sufit już jest praktycznie zrobiony. Tak, sam mówi, że jest mistrzem. Tak. Zobaczcie, ściana i sufit jest. To jest praktycznie gotowe, to trzeba jeszcze wygłaskać. To jest tylko drugi raz. Tak, weź ty się tam uspokój. To ludzie oglądają. Tak, właśnie nieźle zapała. Tak. Nie, tutaj zobaczcie, widać, że drugi raz jest zaciągnięte, ale to jeszcze musi chwilę podesnąć. I Rafał mówi, że będzie to później głaskał. Także pokój mamy prawie, zostały tylko te dwie ściany, szczerze. Dla mnie to wygląda już prawie ładnie. A Rafał mówi, że to jest dopiero drugi raz. Także sporo się będzie działo. Tu tylko pójdzie jeszcze grunt, ale na pewno te dwa pokoje. będą zrobione. Także my lecimy, bo musimy z tą szybko powalczyć. Chcę tą szybę dla Gabora odebrać. Jakiś młotek, dłutko, śrubokręt. Młotka na zuby. Może dłutko też właśnie. Bo młotek mamy gazowy. Także obstawimy zaraz szybę, będzie Gabor zadowolony. Mam nadzieję, że chociaż to przemalował. Że nie był aż taki leniwy i zrobił chociaż te minimum pracy. I tyle. Rafał? Spoko. Rafał się jeszcze wstydzi, ale jutro już się nie będzie wstydził. Dobra, to lecimy. Let's go. Ninja atakuje. Słuchajcie, jesteśmy gdzie? P&Q. Nie mam dalej kamerki, bo synek mi jeszcze nie ogarnął naprawy. A co tu się stało? Automatic door. Dobra, wjeżdżamy, wbijamy się na chatę. Nie ma już strzałek. Nie ma już pani, która krzyczy i mówi: załóż maskę, skór. Nie, załóż czapkę to było. Także lecimy, słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na wycieczce. Gdzie? B&Q. I szukamy czego? Ktoś tam coś pisze. Szukamy grzejnika, który wygląda podobnie do tego grzejnika, który mamy w domu. Ale czy są takie grzejniki tutaj? Czy nie jest to jeden z tych grzejników sławnych? To nie. Nie wiem. Zaraz się okaże. Pan mówił, że one są tutaj. W B&Q. Nie. On pokazywał, że są w B&Q, ale ja ich nie widu.
czy to nie jest... Nie wiem teraz. Gdzie te pływy? Nie, no tamte były takie panelowe, wiesz? Ja ich nie widzę. Dobra. Poszukamy, zobaczymy. Nie ma grzejników w sklepie i nie ma grzejników w internecie. Skończyły się. Dzwonię do właściciela, zobaczymy, czy ma jakąś opcję numer 2. Klientów, słuchajcie, bo wysłał mi drugiego linka, jak nie zauważyłem. Jeszcze w Wixie robią takie grzejniki podobne. A jak nie będzie, to mamy szukać czegoś podobnego. Więc pewnie dzisiaj grzejników nie ogarnę, chyba że cudem znajdę je w Wixie. Nic. Czego my jeszcze potrzebujemy? Stąd wszystko weźmiemy, czy już ze Screwfixa? To już stamtąd. Dobra, let's go. A to co to za miejsce? Co to za miejsce? Co to za ludzie? Jesteśmy gdzie? W Wixie. Szukamy, słuchajcie, biddingów i zobaczymy, czy są może takie właśnie grzejniki, jak klientowi się podobają najbardziej. Tu nic nie ma, tu jest tylko hydraulika. Także może będziemy mieli farta, a może po prostu pójdziemy, bo widziałem na stronie, że jeszcze w Wixie je mają. Znaczy podobne, bo to nie jest to samo. Jest tylko podobne. Co? Chodź, gdzie tu są grzejniki? Nie ma. Gdzie się tą pani? Taka miała minę. Nie ma grzejników? Co tu się dzieje, Karol? Jezus. Dobra, znowu trzeba kogoś zapytać. Co? Dzisiaj wtorek jeszcze ją trzyma, Karol mówi. Także dziewczyna ten potańczyła przed nami. Trochę się speszyła teraz. Zamaskowany bandyta. Dziadek, gdzie ma maskę? Zakładaj ją. Słuchajcie, wchodzimy zobaczyć, jak chłopaki sobie radzą bez nas. Pozostawiliśmy Sławomira z Rafałem. Jak tam, Bobaski? Nie na plan. Co, jednak wchodzisz na duży pokój? Nie, przenoszę się tu w ruch, bo tu już mówił majster, że tu już nic nie będzie robił, mam tu położyć. W tym małym pokoju nie będzie robił? Tu już mam. No to już ma zrobione to szczerze. Aha. Tu i tu i tam. Dobra. Czyli co, wygłaskany sufit? Wygłaskana ściana? Co? Wszystko już jest na gotowo, także nie dotykać ściany i sufity. No, nawet, co? Tu i tak kołowingi pójdą górą, choć jeszcze zdecydujemy. Ostatecznie, bo tam na dole nie ma kołowingów. Pogruntowałem mu trochę. Wszystkie dobra. Okna, ten, bo to coś świeci. A te moje graty? Schowałeś gdzieś? Wszystko jest pochowane, spontane. Tutaj, tak? Wrzuciłeś mi? Tam, w tym naszym wiaderku ze śmieciami znalazłem jeszcze tego. Co popsułeś? Co? Co popsułeś? Odkręcić ciuski. I co, gdzie wskakujesz teraz? Co, kątowniki wszystkie muszę porobić. W oknach? No, najpierw. W oknach, na ścianach, tam gdzie potrzebuję. Mhm. No, bo jednak jest trochę obróbki do zrobienia jeszcze. No, ale ładnie to wygląda. Wygłaskane. Fajnie to wygląda. Podoba mi się. Nie wiem, czy będziemy kołwingi montować przy takim plastrze. Nie wiem. Możesz. Ale znaczy nie, chodzi o czy w ogóle. O to mi chodzi. Aha. Może czasem trzeba, wiesz, rogi lekko zeszlifować kąpeczką. No. Ale fajnie wyszło. Rogi nie zawsze. Zobaczcie, co mamy przed sobą. Budynek cały dookoła. Cztery ściany przynajmniej razem z wykuszem. Będziemy to wyceniać. Musimy zmierzyć z Karolem, ile tych metrów tu wszystkich mamy do tynkowania, czyli tynk strukturalny. Lecimy z tym. Co, Karol? Ile tu metrów ma ta ściana, jak myślisz? Weź to zmierz, ja to sobie zapiszę. Nie. I cały ten bok. Też tutaj okna są wymienione, jak widzicie, więc teraz wszystko trzeba będzie obrobić do nowych okien. Mówił, że fejsy zostają, rynny zostają. Ile?
6,10. Dobra, 6,10. Także, a tu ile masz? Także spoko, będzie co robić. Hej. Dobra, słuchajcie, misiaczki. Więc sytuacja jest taka, że pan ma tutaj 230 metrów kwadratowych do zrobienia tynku. Zobaczymy, napiszemy maila, poczekamy na odpowiedź. Let's go. Tu trzeba trzymać mocno telefon, bo tak. Jezus, co za pogoda się tu zrobiła. Zobaczcie, jakie mamy fale. Tutaj czasami zamykają tą drogę. Fale po prostu zalewają drogę. Nawet jakieś drzewo przyleciało. Iść. Prawie mi drzwi urwał. Czy jest tu jakaś możliwość zamontowania tego telefonu? A musimy jechać do Gabora, bo ja dzisiaj do niego chyba nie dojadę. Ale wieje. Gabor, wsiadaj. Mówiłem ci, że strasznie. Jezus. No, to lecimy. Nagrane? Nagrane. Pokazane. Także u nas nad morzem i taka pogoda też czasami jest. Widzicie jak mokro? A to tylko małe fale. Wolę. Strzeliło. Mokro. Dobra, słuchajcie, mam dla was nowinę. W tym filmie zrobimy mały test. A test będzie polegał na tym, że porównamy dwa produkty do naciągania ścian, czyli mój praktycznie faworyt, polski produkt C45 lub GS, nie pamiętam numeru, który można naciągać tak samo na mokro jak plaster, i plaster. Z tego względu, że Rafał nie za bardzo ma czas do zrobienia tego plastra tak naprawdę do końca tygodnia, i okazałoby się, że dwa pokoje są dorobione na koniec tygodnia i w poniedziałek, co automatycznie spowolniłoby mi tutaj pracę. I zdecydowaliśmy z chłopakami, że Rafał zrobi do końca te pokoje jutro, te dwa, które zaczął dzisiaj, a my jutro zaczniemy lub nawet skończymy pokój i korytarz zupełnie innym produktem, z innej bramki produktów. I porównamy tak naprawdę czas pracy, system wykonywania tej pracy, w ogóle wiele elementów porównamy tak naprawdę, jakość, jak wygląda cała obróbka tego materiału, ile czasu to zajmuje, zanim będzie można pomalować ściany i tak dalej, i tak dalej. Więc sami automatycznie będziecie mogli zobaczyć, dlaczego ja na przykład nie wybieram plastra, ale mogę się tym razem mylić, bo głównym atutem dla mnie zawsze jest czas pracy. I przy plastrze znowu uświadomiłem sobie, a szczególnie przez to, że Rafał nie ma czasu, że będę musiał czekać następnych 5 dni, zanim plaster wyschnie, co mnie to osłabia, bo nie wiem, co w tym danym tygodniu nagle mam robić. Jeżeli robimy ten nasz produkt, może czasami jest trochę więcej kurzu, ale jednak ten czas pracy jest dużo bardziej skrócony. Wiecie, ten kurz to jest różnie z nim, zależy jakich narzędzi się jeszcze użyje. Mamy teraz dobry odkurzacz, także jest spoko. I po prostu zrobimy porównanie. Może się mylę, może nie, ale chciałbym sam siebie tak jakby zweryfikować jeszcze raz, czy słusznie podejmuję decyzję, że robię tymi produktami, a nie robię tymi produktami. Także jesteście współwidzami i
będziecie widzieć to na bieżąco tak naprawdę, z czym moja głowa się łamie i dlaczego takie decyzje podejmuję, a nie inne. Gdybyśmy czekali na plaster, okazałoby się, że musimy czekać prawie do środy, czwartku, zanim będziemy mogli malować, tak szczerze. A jeżeli teraz przyspieszymy tą sprawę, w poniedziałek będę mógł robić już wiele innych rzeczy. Nie koliduje to teraz już Rafałowi, dogadaliśmy się jakoś, także powinno być spoko, ale najbardziej interesuje mnie ten cały test porównania właśnie tych dwóch produktów. Także będziecie widzieć to sami, naocznie, na własne oczy. Także trzymajcie się, do zobaczenia jutro, cześć! Zobaczcie, gdzie my jesteśmy dzisiaj z rana. Ta-da! Mróweczka jest nasza. Także lecimy do środka, musimy znaleźć materiał. Przy okazji obejrzymy sobie tynki, bo jestem tym tematem zainteresowany bardzo. Tam jakaś żywica z drewna poleciała. Zobaczymy po ile, co i jak. I zobaczymy, jaki produkt wybierzemy, bo zastanawiam się, czy trzymać się tego Cekol C45, czy może wziąć tą gładź, którą można nakładać i prostować na mokro, coś podobnie jak plaster. Także zobaczymy za chwilę. Let's go. Słuchajcie, pytałem się właścicielki, czy chce być na filmiku, bo wspominała, że widziała siebie ostatnio, jak byłem w mrówce. Powiedziała, że nie, bo ostatnio była jak paliła, teraz też pali. Stoi tam gdzieś za mną, tam jest. Także jesteśmy na mrówce dzisiaj, dla was wszystkich, dla waszej wiadomości, mrówa jest pełna, cała, wyposażona, ma wszystko. Wszystko, co tylko można sobie wymarzyć. My jeszcze do tego wszystkiego poszukamy sobie gled. Ja nie wiem, czy ta jest taka komfortowa dla mnie, powiem ci szczerze. Tak. Czy nie lepiej z jedną rączką? Ja bym coś takiego wziął. Też nie wiem, czy... To jest też twarda blacha. Rafał mówił, żeby wybrać miękką blachę. Musimy znaleźć narzędzia do naciągania i do wygłaskania później, czyli będzie potrzebna nam jeszcze gąbka prawdopodobnie, może tam. Tam jest to pani, tam jest. Zobaczcie, tam sobie stoi. O. Widzicie? Jest. Te są większe, no. No właśnie, i czegoś takiego potrzebujemy. Chyba, że... Ja nie wiem, czy taka długa nam jest potrzebna, aż. Znaczy ta, a może ta długość jeszcze. To jest akurat 14, nie? Dobra, coś... No bo tak, no to co to zrobić? Gdzieś okna możesz taką robić, nie? No w sumie tak. A ściany, no to... Lepiej wygłaskać tym. Dobra, to weźmiemy coś takiego. Jedna czy dwie? Te narzędzia trzeba będzie naprawdę dbać, Karolu, żebyśmy je naprawdę ich nie zniszczyli. No, będą, nie? No. Tak to mamy te paczki naprawdę do wszystkiego. No, tamte tak. Jeszcze z jedną pacę trzeba wziąć do naciągania na pewno. Coś wymieszymy, mieszadło na pewno będziemy potrzebować. Będziemy potrzebowali jeszcze wiadereczka, jakieś dwa lub trzy, czyste. Ale tego jest, zobaczcie naprawdę. Faktycznie ma rację kobitka. Mówiła, że było mi towaru, a teraz jest dużo więcej, no bo jest dużo więcej. Po prostu jest niesamowity stok. To można oszaleć. Ja nie wiem, po co niektóre pace są, tak szczerze powiedziawszy. Się nie znam na tym, ale dobre. To też sobie wezmę. Karol, to do nakładania. To jest sprytne. Wolę to niż tą szpachelkę. I też tym zawsze złapiesz, wiesz, bo jest proste. Super. Wiaderka są u góry. Dobra, zabieramy coś i lecimy z tym, bo Sławomir na nas czeka. A Sławomir później nie wie, co ma robić. Nie, Sławek? Słuchajcie, ale trafiłem na gadułę dzisiaj. Nie wiem, super dziewczyna. Normalnie dowiedziałem się wszystkiego i o produktach, i o produkcie numer 1, i o produkcie numer 2. Bardzo pozdrawiam, naprawdę. Bardzo pozdrawiam. Powiem wam wszystkim szczerze, beczka jest super. I na pewno tutaj dowiecie się dużo więcej ponad to zazwyczaj o tym, czym chcecie pracować, co chcecie z tym produktem zrobić, do czego on dokładnie będzie służył, jaki będzie jego wygląd po wyschnięciu i tak dalej, więc szczerze ja już mam teraz mętlik w głowie i nie wiem, czy zdecyduję się na mój stary produkt, czy nowy produkt, więc jeszcze sekundę i się zastanowię.
bo teraz to już mam naprawdę dziurę. Także dajcie mi 5 minut. Słuchajcie, po 3 godzinach rozmów z właścicielką hurtowni, niesamowita wariatka, bardzo optymistyczna osoba, po prostu wiedza ponad wiedzę, takich ludzi się mało spotyka, muszę wam powiedzieć, bo tyle lat jestem w tym kraju, ażeby porozmawiać z kimś w sklepie o produktach, o właściwościach tego produktu, o dodatkowych rozwiązaniach i tak dalej, i tak dalej. W ogóle głowa mi dzisiaj pęka. Przyjechałem tylko po file, po szpachle, po to po prostu. Ale dobrze, bo też automatycznie trochę zdobyłem wiedzy na temat nowych rzeczy, nowych produktów. I w ogóle jest fajnie. I w ogóle uwielbiam spotykać takie osoby, które naprawdę wiedzą, co mówią i mają coś do powiedzenia. Także pozdrawiam. My do Mrówki jeszcze wrócimy. Dostałem fajne wyceny też na plasterboardy, tak jak obiecałem wam. Przyjedziemy tutaj po plasterboardy, po zaprawę do tego nowego projektu dla tej pani Chinki. Także na pewno się jeszcze tutaj zobaczymy. Let's go! Lecimy, bo Sławomir naprawdę nie wie, co robić. Cześć! Słuchajcie, jesteśmy na robocie. Dopiero żeśmy dotarli, a to wszystko przez to, że ja jestem gadułą i właścicielka hurtowni jest gadułą, ale ostatecznie mamy wszystko. Kupiliśmy Cekol GS250, także jestem dzisiaj na etapie próbowania nowego produktu. Ten produkt, oprócz tego, że można go zrobić tak jak Cekol C45 i zatrzeć, możemy uniknąć zacierania, jeżeli wyprostujemy to wszystko sobie na mokro. I taki jest plan, więc kupiliśmy kilka woreczków, kupiliśmy nowe pace, nowe wiaderka, także wszystko jest gotowe. Teraz tylko czekamy na pomoc. Karol gdzieś zniknął, więc za chwilę będziemy to rozładowywać. Pójdę zobaczyć, co tam słychać w ogóle na robocie, jak tam Rafałowi idzie z plastrem. I tyle. Siema! Siema! Ty nie tęskniłeś? Nie, zająłem się robotą. A czym malujesz? No gruntem białym. Nie dotykaj mi tego, bo my innej zaprawy używamy. To nie jest grunt, to jest PVA. Weź to wytrzyj od razu, jak najszybciej się da. Ja cię nie prosiłem o to. Please, weź tego, nie dotykaj. Dzięki. Po prostu to nie nadaje się pod szpachle. To nie jest grunt, to jest PVA-ka. Ja myślałem, że tym zielonym będziecie malować. Zielone. No to nie rób mi, bo będzie mi odpadało ze ścian. Także ten pokój, słuchajcie, mamy przygotowany trochę inaczej. Zapalę to światło. Wygląda to w ten sposób, że pomalowaliśmy tym kwarcem takim, więc ta przyczepność jest na tej ścianie. To, co Sławek tam próbował mi zrobić, to malował tym zwykłym PVA-em, czyli takim ala klejem do drewna. On robi powłokę, która zatrzymuje ciągnięcie ściany. Dobry pod plaster, ale jest bardzo złe pod naszą szpachlę, bo robi się śliska powłoka i będzie to ogromny problem później naprawdę utrzymać na tej ścianie. Może dojść do takich momentów, gdzie ona będzie podczas wycierania odchodziła. Więc nie wiem, co tu Sławek miał. Sufity były robione wcześniej. One muszą być pomalowane unigruntem w takim razie. Unigrunt jest na samochodzie. To jest najgorsza rzecz, którą mogłeś zrobić w ogóle. Nie możesz tego robić. Tam nie, tylko tu jedna ściana. Ale tu też malowane było. Tylko w koło, tak. To trzeba wszystko unigruntem jechać. Zrobisz po prostu śliską powłokę, jakbym na śliską farbę kładł chwilę. No koniecznie. Trzeba wszystko wytrzeć. Drzwi trzeba pozasłaniać, bo to zaraz też będzie pochlepane. Także słuchajcie, dzisiaj etap jest taki, że wbijamy się na korytarz. To co widać, kilka tam łamanych rzeczy i wbijamy się do tego pokoju. Ten pokój już Rafał, widzę, że zaczął, leci z tą ścianką, zrobił tą ściankę, zostaje mu okienna i tam w szafie i coś tutaj, a i tutaj jeszcze chłopak coś zaciągnął, taka niespodzianka. Nie miałeś co robić czy co? A jest, to korytarz już zacząłeś? Przecież ja o 7 tu jestem. A. Przecież mówiłem, że o 7 jestem. Siema. Szafa już zrobiona.
To już jest drugi raz, tak? Tak. To ty masz zajebiste tempo dzisiaj. Powiedziałem, że drugi dzień jest inaczej, jak robisz gotówkę, zrobisz sobie gotową, tak? A, jest. A ty nie. Także plaster jest ten. Tu podsycha, ale widzicie. Na tą chwilę, to jest dzień 2. Suche miejsce to jest to miejsce. Jutro może będzie lepiej, ale tak naprawdę to jest po pierwszym dniu. Tak wygląda ściana plastrowana. Tam też było plastrowane, nie zwróciłem uwagi, jak tam wysycha. Tu praktycznie suchego miejsca nie ma. Także będziemy czekać, aż to wyschnie. Jeżeli chodzi o czas pracy i schnięcia materiału, to niestety, ale plaster potrzebuje około 5 dni, aby można było cokolwiek dalej z nim robić. Dobra, let's go, zbieramy towar. Słuchajcie, siema, siema wszystkim, bobaski. Wracamy na robotę, trochę zamotane, bo wróciliśmy z Southampton z mrówki i mieliśmy plan robić ten pokój i korytarz, tak jak obiecałem, ale Rafał się dosyć dobrze wyrabia tutaj z plastrem, więc ostatecznie dogadaliśmy się, że będzie robił i ten duży pokój tak naprawdę. Więc z tego porównania nie będzie aż tak dużo, ale coś tam będzie. Czyli ten pokój mamy już skończony na tip top. Widzicie, plaster tam sobie powoli od tych pierwszych ścian dosycha. To jest zrobione. Tutaj Rafał szaleje z ostatnią ścianą w tym małym pokoju. Tu już też naciągnął sobie sufit na raz. Tak to mniej więcej wygląda to tworzywo. Także po rozmowie z Rafałem, on mówi, że w tych warunkach pogodowych ten plaster to jest minimum 3 do 4 dni, aby to wyschło, a szczególnie im więcej się w jednym domu plastruje, tym dłużej. Tą zaprawę, tak jak widzicie, to wygląda w ten sposób. Taka glina, woda gliniasta. My kupiliśmy ten GS. Karol sobie właśnie go miesza. 250. On też może być też głaskany na mokro, więc to wszystko wypróbujemy. Na tą chwilę mamy tylko wstawione kątowniki dookoła okien, gdzieś tam przy schodach, gdzieś tam na dole narożniki, to wszystko jest już porobione. Ja sobie zrobię miejsce, skończę te rurki, czyli zostaje mi przerobienie gazu i spięcie elektryki, aby piec można było odpalić, sprawić, czy wszystko hula. I tyle. My zajmujemy się korytarzem, klatką schodową w dół, a reszta będzie plastrowana. I tyle. Także wyszło teraz jeszcze lepiej, bo mamy te główne pokoje poplastrowane. W planie zostanie tylko korytarz, także też jeżeli będziemy mieli do przycierania ostatecznie, to będzie tylko korytarz. Także też będzie super. Chciałbym uniknąć tego kurzu, więc jeżeli się uda i zaciągniemy to na mokro, to w ogóle nie będziemy mieli praktycznie przycierania, nie Karol? No. Ty jesteś specjalistą. Tak jak widzicie, to jest dopiero pierwszy raz. Ale już jest gotowe, aby naciągać drugi raz. Jak Rafał mówi, jak można to dotknąć, jest lekko. Zostawia ślady, ale nie jest lejące się. To już jest wystarczająco twarde na drugi kołd. Co nie? Że można było się pomylić. Co niektórzy pewnie już by to głaskali. A to jeszcze trzeba drugi kołcik. Pokażę wam, jak Rafał to nakłada. Czyli co? Doszliśmy do tego, że to tworzywo to jest bezpyłowa gładź gipsowa. Tak jest opisana w internecie. Wygląda jak masa gliny. Teraz Rafał, jak widzicie, zasuwa z drugim kołdem. Tu go już widać. Tak jak powiedział przed chwilą, on go rozrobił trochę rzadszy, aby było łatwiej przeciągnąć bez ściągania tej pierwszej warstwy. Ona nie jest jeszcze taka super do końca sucha i taka ma być, aby te dwie warstwy się razem z sobą złączyły. Ta druga warstwa to już jest warstwa tak naprawdę tylko już wyrównująca tak naprawdę, nie? Te najgorsze, wiesz, rzeczy, które miały być zaciągnięte, one już są zrobione za pierwszym razem. A drugi raz to jest takie już ściąganie praktycznie, może nie do zera, milimetr, dwa max. I później trzeba to zostawić do doschnięcia też do pewnego momentu.
aby można było to wygłaskać, czyli zrobić taką powierzchnię, jak jest tam w pokoju, jak pokazywałem wam wcześniej. Na tą chwilę Karol też już walczy z tą naszą zaprawą. Na dole zaczął od dołu, bo ja tutaj zająłem miejsce. Nie ma za bardzo gdzie się popisać, bo jesteśmy na korytarzu. Jest tu ciasno, ale już kątowniki poobstawiane. Zaciąga ten sufit. Na pewno jest inny kolor tej zaprawy, jak widzicie, bo to jest białe i wysycha białe. Nie przebarwia się w porównaniu do plastra tam u góry, ale z kolei potrzebuje trochę innej obróbki. Tamto w ciągu dnia już jest twarde i tylko jest czas wysychania dłuższy. Tutaj z kolei utwardza się to po kilkunastu godzinach. Ale jutro tak naprawdę byłoby gotowe do przycierania. Lub jeżeli zdąży to Karol sobie dzisiaj, to dzisiaj sobie to poprawi. Zobaczymy, jak to będzie szło. No to chwilę, zaprawa wygląda tak, jak wygląda. Także let's go. Dobra, robaczki. Słuchajcie, zanim skończymy dzisiaj, bo plastra nie skończymy, znaczy nie skończy plaster Rafał, zanim ja stąd pójdę. Nie, kurwa, odwrotnie. Ja stąd pójdę, dopiero wtedy Rafał zostanie jeszcze i do 10 pewnie będzie tu siedział, zanim skończy tamten pokój. Karol, mistrz Karol, zaciągał tu jeszcze sufit, została mu ta ściana i tamta. Późno żeśmy zaczęli, tak naprawdę, ale nie można tak naprawdę porównać tej pracy do plastra z tego względu, że nie mamy nawet gdzie się rozpędzić. Bo co kawałek jest coś, jak nie kątownik, to tamto. Mielibyśmy może większe porównanie, gdybyśmy robili pokoje, ale nie mamy szans z Rafałem po prostu, nie? Rafał jest jak torpeda. Zapierdala za trzech. Także widzicie, pokój jest zrobiony, ten malutki. Plaster sobie będzie dosychał. To zrobi do końca dnia, to jest zrobione. I tyle w temacie. Że dopiero jutro tak naprawdę Karol będzie w stanie ściągnąć do końca ten korytarz i będziemy widzieć tak naprawdę, jaki jest efekt naszej pracy. Wzięliśmy nowy produkt, wzięliśmy jakiś nowy produkt, którego nie znamy, ale ja nie mam z tym problemu, lubię się uczyć. Dłużej na pewno schnie niż Cekol C45, TMG jest coś tam z Atlasa. Ma podobną konsystencję do plastra. Powiem wam, jak dotykam go teraz, to jest ten pierwszy koło, to nie jest taki trochę gumowaty jeszcze. Jeszcze nie jest gotowy do naciągnięcia drugi raz, ale jutro na spokojnie zrobimy drugi koło, otworzymy okna, bo wtedy będziemy mogli otworzyć okna i na pewno sobie to pościągamy, będziemy mieli na spokojnie wszystko gładko, najprawdopodobniej obędzie się bez przycierania. Może jakieś tam małe elementy zostaną. Ale jest to nawet fajna zaprawa, tylko trzeba mieć czas i musi być w miarę ciepło w pomieszczeniu. Także tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Jutro wam zrobię update, jak wyszła ta cała praca, a dzisiaj skompletuję dla was ten cały filmik i do zobaczenia! Rafał? Rafał was pozdrawia. Na razie, cześć!